produkcji elektrowni jatrowej, w tej chwili 900 W, ten 1200-1300, pobór 700. Jeżeli przekroczymy 28 V, włącza się grzałeczka obciążenia i hamuje. Przy 26 się wyłącza już. A może to zaobserwujemy. W tej chwili 700 W. Akumulatory 600 Ah, także trochę tam się zmieści. No. W tej chwili ponad kilowat produkcji. Jeszcze się nie załącza. Tam wskaźniki od starego układu jeszcze. Ampery w piku maksymalnie. 1560 rekordowa produkcja, 40 godzin równe od kasowania ostatniego. Tak sobie tutaj śmiga. Elektrownia chodzi od 2 tygodni. Ta akurat, poprzednio był pralkowiec i wystarczający był taki amperomierz. Teraz jak widać niewystarczający, bo teraz było 1600 produkcji przed chwilą. Także rekord walnął właśnie o 1660. Ale już włączyła się grzałeczka. I już wyłączyła. Zhamowała wiatraczek. Ustawione do 26 V, żeby nie marnować prądu na grzałkę. Prąd ma iść tutaj. W tej chwili widać 1670. I włącza się hamulec. I hamuje praktycznie do 6 A schodzi. Jeszcze hamuje 7 A. Grzałeczka, słuchajcie, jak tutaj grzeje obciążenie.